Dobra, idziemy tam. No. Dobra. Od tamto, tak? No. Dobra. To było łopatą, może nie Damian przerzuci to. Uważaj.
No. A ty ściągniesz. Dobra. Dobra. On jedzie po beczkę następną? Tak, no przyjedzie zaraz. Dobra, jest.
Tak. Dobra, to idziemy tam. Powiem wam, że to nie jest taka łatwa sprawa trzymać taką rurę. Trochę się nagibać trzeba. Pójdziemy tam. Już? Na garę, na garę. Dawaj na gara. Tu. Trzeba uważać, bo to jest ta dziura, żebyś nie... I tu jeszcze jest w tą stronę, wiesz co? Tak, taki korytarz, no. Ale jeszcze na garę tam w dół. Tak, bo tam będziemy na końcu ściągać to. No, jeszcze tam będzie. Już? Na garę.
A ile zostało? A ze 3 tak. Koniec. Z tego co widzę, to szybko wiąże ten beton. Tak. No teraz. Teraz. Ej, ale wiesz co? A będziesz tu ściągał, czy co? Co? No nic, bo może z tamtej strony, bo tak to wiesz, jak nie, ty... Nie, lepiej tak. Ale jak... dlaczego? No bo jeden za drugim. No tak, ale jak mnie wyprzedzisz? Tak. Rób tak teraz. Nie gadajmy, co to robimy. No dam iść, bo zaraz wpadniesz. Nie, właśnie patrzę. Słuchajcie, my dopiero skończyliśmy. Już po 18 jest. Nie wiem, czy wam za dużo pokażę, bo bateria jest słaba, ale udało się dzisiaj to zrobić. Jest wszędzie elegancko, równo, fajnie. Także jestem zadowolony z tego efektu. Jutro wam pokażę jeszcze w dzień, jak to wyszło. I jeszcze policzę tą stal, powiem wam ogólnie, ile wyszło za tą stal, co była na tę prowadnicę robiona, bo jeszcze tego nie liczyłem. I tyle. Dobra, ja ogarniam burdelik i spadam. Na razie, cześć. Siemanejro. Wczoraj późno skończyliśmy, bo późno przyjechał beton do nas i nas tym trochę roboty było. Sprawdzałem teraz poziomicą, no jest wszędzie spoko, równo wyszło. A tutaj takie grzbiety powychodziły ze względu na ściąganie, to chciałbym to tak zniwelować, ale muszę trochę jeszcze poczekać, bo on jest trochę niewysech do końca i jak chodzę, to robię ślady, a zacierać raczej nie będę zacierał tego, bo nie wiem, czy jest sens. Jest prosto, więc nie będę tego robił na wygląd jakiś, żeby sobie roboty robić. Bo i tak później na to, wiadomo, idzie jakieś tam warstwa wylewki,
Ja sobie tylko teraz przyjechałem na trochę. Dzisiaj ma być w ogóle ładna pogoda. Na razie nie jest jakoś mega, ale ma być 17 stopni, więc w marcu to naprawdę super można działać. Ja sobie tylko przejadę do bloczka, żeby mi nie wystawał ten beton. Później było łatwiej, nie było żadnych zadr. Tą folię sobie obciąłem, tak jak widzieliście, bo ciężko by było ściągać po tym. Ja sobie tylko tak przejadę w koło, bo to jak zastygnie, to później będzie problem delikatny. Widzicie, że to jeszcze mokrawe. Kotek był, jak zawsze, musi być na budowie. Po jakiejś wylewce, czy po czymś. Wczoraj to też objechałem, ale już po ciemku, także nie było jakoś dokładnie, ale jak będziecie lać na przykład w lipiec, sierpień, gdzie pogody są takie no ciepłe i w nocy jest ciepła, to radzę wam od razu to zrobić, bo na pewno szybciej będzie, szybciej wyschnie ten betonik. Idealnie, zobaczcie. Tak praktycznie na całym domu, no bo wiadomo, tu jest jakaś dziura, no bo to łatą przy czymś się przejechało i... Ale nie ma tam jakichś uskoków mega dużych. No tu właśnie sobie zacząłem tak, bo właśnie był taki ten uskok, ten garb. Ale ślady robię i nie chcę takich nieładnych tych robić. Może to później przyjadę. To później sobie to skończę. Oczywiście wodę lać trzeba, bo beton pije. Pamiętajcie o tym. Ja się z wami żegnam. Subskrybujcie kanał. Dajcie łapkę w górę. Teraz będziemy jeszcze dam jeden bloczek fundamentowy, ten betonowy. Będę dawał jeszcze jeden i na to już będę dawał, a jeszcze będę gruntował desperbitem i później na to dam taką masę, tą hydro, taką masę hydro i później już ocieplenie już mam zakupione, także oglądajcie, siemanko.